Wrota do siedziby Zetroxu zostały otwarte, ja was gorąco witam w kolejnym odcineczku Chrome. Odpalamy urządzenie maskujące. Na terenie kompleksu roi się od ludzi Zetroxu. Widzę też kilka walkerów. W otwartej walce nie masz szans. Na lewo od głównej bramy jest skład kontenerów. Wśród nich masz szansę przemknąć się niezauważony. A, też widzę te walkery. Ale to są te słabsze. Zlokalizowałam centrum komunikacyjne bazy. Zanim stamtąd odlecisz, powinieneś je unieszkodliwić. Który to budynek? Jest w północno-wschodniej części obozu. Zaznaczę ci go na nawigatorze. Okej, tutaj muszę uważać. O, tu był ten dziad, który mnie ostatnio zobaczył i zastrzelił. A raczej podniósł alarm. Mimo, że mamy niewidzialność, jednak musimy uważać, bo jednak biegnąc robimy hałas. Jak widzicie w prawym dolnym rogu, jak bardzo szybko, fuck. No, jak bardzo szybko nam to znika. Także 5 tych urządzeń maskujących to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Już zaczynamy drugie, 85% drugiego urządzenia maskującego nam minęło. Ja tutaj przyspieszę tempa. Z tymi urządzeniami maskującymi ja muszę trochę oszczędnie. W porządku. To ma 100%, 100%, 0%. Czyli to urządzenie już nam nie będzie potrzebne. Ono już się po prostu zużyło. W porządku. Pasowałoby otworzyć tą bramę, aby przedostać się do tego właśnie budynku, który nam jest potrzebny. Wyłączyć centrum komunikacyjne. Po wyłączeniu tego centrum komunikacyjnego mogę tu już robić rozpierduchę. Tak więc zasejwuję sobie i za chwilę do was wracam. Jestem po krótkiej przerwie. Uhuhu. Kanister z benzyną. Gościu nas nie widział. Bardzo pięknie. Weźmiemy sobie kulę i apteczkę. I otworzymy sobie tamte drzwiczki. Oczywiście będziemy hakować, bo my nigdy hasła nie znamy. Tu była taka strzałka. Tak jest. Ale w miarę dość to sprawnie idzie. A takie coś chyba tu było. Tak, jest, zgadza się. Otwórz bramę. Open the gate! Jest. Cudownie. Ten budyneczek, który jest przed nami, on ma wejścia z czterech stron, o ile dobrze pamiętam. Nie wchodzimy tam. Nie ryzykujemy tam wejścia. Znowu się maskujemy. Na chwilkę. Okej, okay, i maskujemy się jeszcze raz. Pyk. Cholera. No i zobaczymy, czy zostaliśmy usłyszeni, czy nie. Chyba nie, bo nie słyszę, żeby było coś z intruder. Okej. Okay. Tutaj też musimy spokojnie sobie wejść do środka. Nie wiem, czy to się uda, więc jeszcze raz sobie zasejwuję. Także za chwilę się widzimy. I słyszymy, znaczy słyszymy, nie widzimy. Porządeczku, maskowanie i wchodzimy. Kurwa! Fuck!
się do tego zabrałem. Spróbujemy jeszcze raz, no ten jeden nas dolukał, niestety. Dlatego też niektórzy shooterzy nie lubią tego typu misji. Ale moim zdaniem raz na jakiś czas taka misyjka dobrze, że jest. Skurwydziad mi tu idzie. No aż ja pitole. Dobra, nie ma co się ukrywać. No to już nam chyba nic nie da. Cholera. No i nas wypalił. Dobra, próbuję jeszcze raz. Już naprawdę ostatni. Okej, kolejne moje podejście. Nie jest łatwo. Może tym razem się uda, zobaczymy. Na szczęście goście nic nie słyszeli. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jeszcze jedno urządzenie maskujące. Do góry, na dół, do góry. Cholera. Do góry. Chyba, nie wiem. Cholera. Zobaczcie na to. To jest coś cudownego. Tego jeszcze nie było grane. I to jest ta stacja, na którą mam się dostać. Także fantastycznie to zostało wykonane. Znowu to hakowanie. Kurna, już zapominałem, co to były za wzorki. Ech. Dobra, jest pierwszy. Dobra. System komunikacyjny. Uruchom procedurę testową. Komunikacja odcięta. Okej, został ci jeszcze jeden sam. A więc udało się komunikacja między tymi bandziorami. Jest zablokowana.
Dobra. O, to taki wentylatorek. O, to nawet na dół widać. Nie będę się tym bawił. Dobra, jedziemy na dół. Jeszcze sobie zobaczę, sprawdzę, co tam jest na samym dole. Przed tym jeszcze sobie zapiszę. A już mogę tutaj zapisać, dobra. Jeszcze sobie zapiszę i... Zabieramy się za ostatniego sama. Hey you, me? Fuck! Żadne covery. Aha, to już wiem, gdzie jestem. Dobre. Pora załatwić ostatniego sama. O kurna! Ja cię kręcę. Zapomniałem o tym ciolasie. Francowatym. A mnie wyhaczył pięknie. Dobra, na dół. Pasowałoby mi więcej urządzeń maskujących zdobyć, ale to niestety... Nie w tej bajce chyba. Sam powinien być 1C, tak jest, to jest sam. Już go tam widziałem. Ale jak ja się tam mam dostać? Te drzwi jakoś muszę otworzyć. Tu portalu... Nie ma do otwierania, no muszę się tam wrócić z powrotem. Gdzieś musi być pana dole. Sprawdzimy jeszcze. Możliwe, że tam jest chyba. Pańka, tu nie widzę. Dobra, wrócę się jeszcze dla świętego spokoju. Tak, tam bodajże może być. Fajne te stoły takie były podświetlane. Dobra, na dół. Po coś się tu chyba zjeżdża na dół. Tu? Nie tu. Cholera, nie ma pulpitu? Też nie ma żadnego pulpitu. Z którego miejsca mam to otworzyć? Cholera, no nie pamiętam. Zobaczę jeszcze na samą górę. Wskoczę. Aż kurde. Tyle razy grałem w Chroma i po prostu nie pamiętam. Kostka Rubika, popatrzcie na to. Ha! Normalnie kostka Rubika. W Spec Force mieliśmy Gruszkola, a tu mamy po prostu kostkę Rubika. No. Po tylu latach jest jeszcze tak słynna. Teraz to nie wiem, ludzie chyba nie pamiętają kostek Rubika. To były moje dawne, dawne czasy. Zhakujmy to jeszcze raz. Nie, nie tędy. No to dobra, to ja się będę tymczasem z wami żegnał, ponieważ już nie wymyślę nic nowego, gdzie te wrota można tworzyć. Przypuszczalnie gdzieś poza kompleksem, albo w tym jakimś budynku.
za bardzo nie widzę, żeby gdzieś można było taką operację przeprowadzić. Chłopaki nie zostawili jakiegoś urządzenia maskującego. Odtwarzacz DDF. I proszę, nawet sobie wrzutki ciupią. Nie tylko kostka Rubika, ale wrzutki. Stare takie gry, dawne. Może faktycznie tutaj zobaczymy jeszcze. A to jest magazyn. Jeszcze nie sądzę, żeby w magazynie trzymali. Mamy gruszkola, o którym wspominałem. Ha! Gruszkol jak tralala na proste. Piją na służbie, jak inaczej. A z tymi nie mam co walczyć. Bez sensu. Ja nie patrzę, żebym tam polazł jeszcze. W porządku. To by było na razie na tyle. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. See ya. Może się dowiem, jak otworzyć tę bramę. Trzymajcie się.